Niedawno mogliście zobaczyć wideo na temat moich 5 ulubionych blended scotch whisky. Dzisiaj postanowiłem zrobić wideo na temat moich ulubionych blended malt whiskies, czyli whisky słodowych. I również będzie to moje 5 ulubionych whisky słodowych, po które sięgam często, piję dużo i mam z nich wiele radości. Zapraszam. Cześć, z tej strony Władysław P., Whisky Malt Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, jak już mówiłem, moje ulubione blended malt whisky. 5 w zasadzie moich ulubionych blended malt whisky, czyli whisky słodowe. Bez dodatku whisky zbożowych, mieszanka różnych destylatów słodowych z różnych destylarni. I na pierwszy strzał idzie kompas Box Orchard House. Niedawno robiłem wideo na temat tej whisky. Pomimo swojego młodego wieku, pomimo swojej rzeźkości, świeżości i pewnego rodzaju nawiązań do New Make'a, które w tej whisky można znaleźć, jest to jedna z moich ulubionych. Nie ukrywajmy, ja lubię młode whisky, lubię jak whisky jest świeża, rzeźka, szczególnie w dni słoneczne, ciepłe, upalne, letnie i tak też to whisky wykorzystywałem w takie dni. 46%, brak filtracji, brak barwników, brak karmelu. Whisky, wydaje mi się, po którą warto sięgnąć chociaż raz w życiu. Kolejny blended malt, którego bardzo lubię, również na kanale recenzja się pojawiła. Thompson Brothers SRV5. 8-letnia whisky, tym razem mamy deklarację wieku tutaj. 48,5% alkoholu. Również brak filtracji, brak barwników. No i definitywnie, jeżeli to whisky próbujemy, to tutaj można od razu stwierdzić, że jakiś tam Kleinliś się wkradł i to całkiem sporo tego Kleinlisza tutaj jest. Whisky woskowa, miodowa, świeża rzeźka z niewielkimi nutami dymu. Natomiast tutaj beczki zrobiły fajną robotę. Bardzo przyjemny blended malt. Cen Wam podawać nie będę z tego względu, że niektóre whisky w Polsce chyba są niedostępne, tak jak ten Thompson Brothers na przykład. Ale tak szacunkowo to, co ja za te butelki zapłaciłem, 32 funty za Orchard House i 35 funtów za Thompson Brothers. Kolejna whisky, która jest również ciekawa moim zdaniem, to jest 18-letni Timiris Beastie od Douglas Lane. 46,8% alkoholu. Niefiltrowana, niebarwiona, 18 lat w beczce i tutaj zdecydowanie czuć wpływ beczki w tej whisky. Ona jest fajna, owocowa, ale ma już ten taki balans, jest już tak fajnie ułożona. Sporo owoców, trochę takiej miodowości, woskowości, więc kto wie, czy również gdzieś tam Klein już się nie wkradł do tej whisky. Bardzo fajna i za tą butelkę zapłaciłem, z tego co pamiętam, 58 funtów. Ale to było jakiś czas temu, więc ceny pewnie już się zmieniły. Natomiast w tych pieniądzach jak najbardziej bardzo fajna whisky. Campbelltown Loch, ta ciemniejsza edycja. Niedawno było porównanie ciemnej i jasnej. I ta wypadła nieco lepiej. Beczki poszery, więc mamy tu trochę takich owoców suszonych. Jest trochę dymu, jest ten Campbelltown Funk. 46%, brak filtracji na zimno, brak karmelu. Cena 38 funtów. Całkiem przyzwoity blended malt, jak za te pieniądze muszę przyznać, że ciężko byłoby znaleźć lepszą whisky. No i ostatnia, piąta whisky to jest Spice King. 12-letnie whisky Highland and Isla. I z tego co pamiętam, to w skład tych dwóch inaczej. W skład tej whisky dwie czołowe destylarnie, które wchodzą tutaj do tego blended malta, to jest Highland Park i Bunahaven. Być może jakieś tam inne jeszcze, ale to są, z tego co wiem, to są dwie kluczowe destylarnie, które tutaj odgrywają rolę. 52% w tym wypadku. Co do barwników, co do karmelu, co do filtracji na zimno, informacji nie znajdziemy. Natomiast jest to whisky, która ma w sobie to coś. Jest dość pikantna.
jest taka harda, muszę przyznać, ale wystarczy odrobinę czasu w szklance, od kilka kropel wody i naprawdę ta whisky jest bardzo przyjemna. Można czerpać z niej sporo radości i przyjemności i sączyć ją sobie, oglądając Netflixa albo w jakiś inny sposób. Bardziej wyrafinowany, powiedzmy, ale to już od Was zależy, jak pijecie whisky. I to są moje ulubione blended malty. 5 blended maltów na tą chwilę mam. Mam chyba jeszcze 2 albo 3 butelki innych blended maltów. Natomiast no, to są moje, tak jakby te 5 ulubionych, po które sięgam często i czerpię z nich sporo radości. No i teraz kolejna Was, moi drodzy. Napiszcie w komentarzach, jakie są Wasze ulubione blended malty. Napiszcie mi, jakie lubicie. Napiszcie mi, co ciekawego macie na polskim rynku, bo jestem ciekaw. Podejrzewam, że macie niektóre whisky, których tutaj może byłoby ciężko dostać w Wielkiej Brytanii. Z drugiej strony pewnie my tutaj mamy takie, które w Polsce są raczej niedostępne. Ale no jakaś sprawiedliwość musi być, słuchajcie, więc napiszcie mi w komentarzach, co ciekawego macie, co ciekawego piliście i dlaczego tak, a nie inaczej. A ode mnie na dzisiaj to wszystko. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego.